Cześć Jarosy. Słuchajcie, dzisiaj porozmawiamy sobie trochę o pielęgnacji włosów, ponieważ dostaję od Was strasznie dużo pytań. Na YouTubie, pod filmami, na społeczności naszej, która jest na YouTubie, na grupie na Facebooku i na moich trzech Instagramach, tak, ponieważ mam trzy Instagramy, które tutaj się Wam wyświetlają. Zresztą wszystkie social media macie w opisie filmu, więc zapraszam serdecznie, jeśli nie jesteście na bieżąco. No i te pytania dotyczą właśnie Waszych włosów. Jak mam pielęgnować kręcone włosy, jak mam pielęgnować rozjaśniane włosy, jak mam pielęgnować naturalne włosy, jak mam pielęgnować koloryzowane włosy, jak mam pielęgnować takie włosy i takie, i takie. I słuchajcie, to nie jest takie łatwe, dlatego przychodzę z tym filmem. Jeśli film Wam się spodoba, to oczywiście kciuk w górę, subskrypcja mojego kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie, i zapraszam do oglądania. Każda z tych grup, którą najczęściej wymieniacie w tych pytaniach, czyli włosy kręcone, włosy falowane, włosy puszące się, siano, włosy rozjaśniane, włosy koloryzowane, włosy naturalne, proste i kręcone, i tego jest tak dużo. I słuchajcie, każda z tych grup dzieli się na mniejsze podgrupy i te podgrupy dzielą się na jeszcze mniejsze podgrupy. Ja nie jestem, wiecie, w stanie przez internet tak stuprocentowo powiedzieć Wam, na maksa stuprocentowo, jaka odpowiednia na 100% pielęgnacja jest dla Ciebie. No, nie da się, słuchajcie. Żeby tak zrobić, ja musiałbym te włosy zobaczyć, dotknąć, no i poznać, tak? Szczególnie poznać. Czasami jest tak, że niektóre moje klientki mają tak specyficzne włosy, że dopiero po trzech wizytach na przykład uda nam się osiągnąć efekt idealny tej pielęgnacji, która dla tych włosów jest najlepsza i moje klientki o tym wiedzą. I wypracowaliśmy sobie pewne metody i teraz ich włosy są naprawdę, no, mega. Jeśli ktoś ogląda moje filmy na bieżąco, to wie, że można tutaj sobie wnioskować, co dla moich włosów jest najlepsze, czyli dla Twoich, dla tej osoby, która to ogląda. I to nie jest wcale trudne, naprawdę. Jeśli nie jesteście na bieżąco, zapraszam do filmu, który pojawia się tutaj u góry, jak myć i pielęgnować włosy. Tam wyjaśniam, że samo mycie i przygotowanie do mycia jest bardzo, bardzo ważne. Zadajcie mi też dużo pytań, jakie produkty do pielęgnacji polecam. Muszę Wam powiedzieć, że ostatnio odkryłem coś super, bo Olaplex stworzył taki zestaw do pielęgnacji w domu. Ja dostałem taki zestaw do przetestowania. Zestaw ten składa się z trzech produktów. Najmniejszy to Hair Perfector. Kolejna butelka to Olaplex numer 4 i jest to po prostu szampon, taki Olaplexowy. I trzecia butelka to odżywka. Olaplexowa jest Olaplex numer 5. Słuchajcie, powiem Wam szczerze, tak naprawdę seriously, że ten zestaw działa. Ale pamiętajcie, że Olaplex dzieli się na 5 produktów, których dwa pierwsze dostępne są w salonie, znaczy dostępne jako zabieg i wykonujecie je u fryzjera. I moim zdaniem najlepiej ten Olaplex numer 1 i 2 działają, jak się robi jakąś koloryzację. Bo pracowałem na Olaplexie przez 2 lata i wiem, że to działa najlepiej przy koloryzacji. Zresztą mówiłem o tym filmie, który pokażę Wam się tutaj u góry, o Olaplexie. Dzięki zestawowi, który możemy kupić sobie do domu, włosy będą odbudowane, będą jakby takie scalone i mega nawilżone. To jest ulotka, na której możecie zobaczyć włos przed i włos po. Teraz pewnie zadacie pytanie, czy muszę wykonać zabieg Olaplexowy 1 i 2, żeby używać tego zestawu? Nie, nie musicie, ponieważ naprawdę widzę rezultaty, jak się używa tylko tego. Wiadomo, że jeśli zrobicie numer 1 i 2 i będziecie kontynuować trójkę, czwórkę i piątkę w domu, to ten efekt się jakby przedłuży, będzie głębszy i lepszy. Zestaw Olaplex w domu używam w następujący sposób. Najpierw idziecie sobie pod prysznic albo pod kran i zwilżacie włosy. No chyba, że macie na nich bardzo dużo lakieru i wszystkiego, co tylko się da, bo są taki kask, no to lepiej je umyć, ale umyć jakimś tam normalnym szamponem. No i wtedy nakładacie Olaplex numer 3 na długości i końce, najlepiej od skóry, ale moim zdaniem jako stylisty możecie troszkę tej skóry uniknąć, nie musicie aż od samej skóry. I nie musicie tego dużo nakładać. Ważne jest to, żeby te włosy odsączyć z tej wody, żeby ten Olaplex nam się tak bardzo nie rozcieńczył. Jak już nałożymy na włosy ten Olaplex i naprawdę nie używajcie go za dużo, bo to jest naprawdę wydajny produkt, tylko trzeba wiedzieć, jak go używać. To rozczeszcie sobie te włosy, żeby to wszystko wszędzie rozprowadzić. Z tym sobie siedzicie 10 minut, ale ja zalecam więcej, nawet pół godzinki. Następnie spłukujecie to i myjecie włosy szamponem Olaplexowym.
No jak już spożycie szampon, to oczywiście używamy olapeksową odżywkę. I z nią też posiedźcie chociaż 10 minut. Zestaw takich trzech buteleczek kosztuje około 300 zł i można go kupić na stronie Olapleksu. Zalinkuję Wam na dole w opisie, jeśli będziecie zainteresowani. Jeśli chodzi o oczekiwania od pielęgnacji, to zauważyłem, że ludzie często oczekują jakiegoś cudu. Pielęgnacja to nie jest peruka. Pielęgnacja to nie jest jedna sekunda, minuta czy jeden dzień. Słuchajcie, naprawdę. Pamiętajcie, że ani Olaplex, ani żadna inna kuracja nie uczyni z Waszych włosów peruki. Gęstej, pięknej, lśniącej, że pomyślcie po prostu, te włosy będą ułożone i spalowane jak przez fryzjera. No, nie ma czegoś takiego, a ja mam wrażenie, że ludzie czegoś takiego oczekują. Pamiętajcie też, że wiele pielęgnacji polega na tym, że działają na ten włos od środka jakby i tego nie widać zawsze na zewnątrz. Ten włos jest silniejszy, mocniejszy, ale to nie jest czasami widoczne. I słuchajcie, ja robiłem takie zabiegi i naprawdę klientki mówiły, że może nie widać wizualnie, że ten włos jest lepszy, ale on się mniej kruszy. On wytrzymuje większe temperatury, on na przykład tak się nie urywa i w ogóle, słuchajcie, bo są pielęgnacje i są zabiegi, to jest co innego, pamiętajcie o tym. Systematyczność pielęgnacji, odpowiedzialna koloryzacja, odpowiedzialna stylizacja, to jest klucz do pięknych włosów, naprawdę. Jeśli chodzi o inne produkty, które polecam, to Kerastase, Maracanoil i z takiej niższej półki, jeśli ktoś sobie nie może po prostu pozwolić na te wyższe, to jest Kalos i on jest naprawdę też świetny. Kosztuje 10 zł, jest bardzo wydajny. Moim zdaniem też jest bardzo dobry. Nie wiem, może jakieś bosomaniaczki, sekciarki będą teraz jakieś hejty tutaj rzucały i w ogóle, ale mam to gdzieś. Ja też jestem w pewien sposób bosomaniakiem, bo mam obsesję na punkcie moich włosów, ale słuchajcie, ja w tym zawodzie pracuję ponad 10 lat. Pracowałem z różnymi włosami przez te 10 lat i wiem, jak włos jest zbudowany i rozumiem jakby włos, więc wiem, co jest dobre dla danego włosa, jeśli już go poznam na żywo, tak? A nie, że tylko jajo na łeb, olej na łeb i w ogóle. Nie dla każdego to jest okej. Niektóre z tych naturalnych, powiedzmy, sposobów czarodziejskich są super i znam osoby, które pomagają, bo widziałem to na własne oczy i okej, super. Ale wykreślanie wszystkich pielęgnacji takich kupionych w sklepie czy u fryzjera, że fryzjerzy to zło i w ogóle, no to jest dla mnie, to jest dla mnie po prostu hipokryzja i brak edukacji takiej ogólnej, a nie tylko w sprawach włosów. No ale okej, nieważne. Do włosomaniaczek jeszcze wrócimy w pewnym odcinku, tak, poszukuję odcinek pewien, związany właśnie z włosomaniaczkami. Nie wszystkie są złe, powtarzam, nie wszystkie są złe. A wy dajcie mi koniecznie znać, jak wy dbacie o wasze włosy. Czy stosujecie jakieś magiczne sztuczki, a la włosomaniaczki, czy raczej jakieś macie sprawdzone odżywki, które stosujecie od lat. Dajcie mi znać, jak wygląda wasza pielęgnacja włosów w domu. Bo jeśli chodzi o mnie, to ja stosuję bardzo różne rzeczy i w zasadzie w każdym tygodniu coś innego, bo chcę wiedzieć, co działa na moje włosy najlepiej i jak się zachowują, też żeby móc doradzić takim kręciołkom innym, więc jeśli odcinek Wam się podobał, to oczywiście kciuk w górę, nie zapomnijcie o subskrypcji mojego kanału, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!